Cześć kochani moi mili, witam was na kolejnym filmie i jak już wiecie po etykiecie, jest to niejako kontynuacja poprzedniego materiału, bo dzisiaj niespodziewanie przyszła. Niespodziewanie się, bo cały czas miałem napisane, że jest na tle, jeszcze dzisiaj rano patrzyłem, było, że jest na tle w Warszawie. W takim pudełku będzie widać. J.A. Van Wickels, C.O. Peterson, N.J. Nic nie wiem, nie patrzyłem jeszcze. Mam cały katalog firm Solingen, jakie robiły przed wojną brzytwę, ale nie patrzyłem. Przypuszczam, że brzytwa była w takim stanie jak to pudełko. Bardzo też możliwe, że to pudełko nie jest od niej. I wyciągam brzytwę za 300 zł. Napisy. Z tej strony mam Kaiser numer 402. I może to być jakiś ślad. Z tej strony mam już, którą wy widzicie, mam już wybitą puncę pana, który ją odnowił. Czyli Nashville Barber Supply. Nashville ten, Made in Germany. Brzytwa przyszła ze Stanów Zjednoczonych i ma być shave ready. Żadnych ząbków, gładka, niczym Grach Pulmachel Silvering. Mierzyłem ją, porównywałem tu z Grachem. Według pana i tej miarki jest to brzytwa 11. Jak wam tutaj to by zrobić? Brzytwa... Nie będzie chyba nic widać. Jest to brzytwa 11/16. Nie, nic tu nie ustawię. Według tej miarki jest to brzytwa 11/16 i według pana. A dla mnie byłoby to takie 5 ósmych z plusem. Grach Pulmachel Silvering według tego tej miarki też jest 11/16, a to jest takie. A na opakowaniu 5 ósmych, także ta brzytwa też jest gładka z prostym czubkiem. Przypuszczam, że brzytwy pochodzą obie z tych samych lat. To jest brzytwa Full Hollow Grind, albo jedna, druga Hollow, ale wydaje mi się, że Full Hollow. No i ta będzie... Ta będzie tak samo. O. Pięknie odnowiona brzytwa, słuchajcie. Pięknie odnowiona brzytwa w pięknych okładkach. 300 zł. Czym się ogolimy? 8,50 jeszcze dałem za towar spoza Unii. Dzisiaj zapłaciłem. Słuchajcie, no do tej brzytwy tylko jedno mi się kojarzy. Iguana. Znaczy prawidłowo powinien być kameleon, bo tak mi się te okładki kojarzą. Ja wiem, że iguana, kameleon to dwa różne zwierzaki. Także, ale zaraz sobie pomyślałem o tym mydle. Tym bardziej, że mokasyn ostatnio wraz z paroma mydłami Mr. Erais przysłał mi coś takiego. I mam komplet. To tak ładnie pachnie. To jest... woda po goleniu, która schładza, jeszcze z takim pryskadełkiem, z mentolem delikatnym. Zapach obłędny, powiem wam szczerze. I mokasyn mi coś takiego właśnie przysłał. Iguana już u mnie była na kanale, razem z miską Marcela. Ale dzisiaj właśnie sobie pomyślałem. Iguana. Zapach jest niesamowity. Słuchajcie, ja mam katar. Jestem delikatnie przeziębiony, ale zapach jest niesamowity. I dzisiaj sobie weźmiemy trochę tej iguany. Rozlepiemy. Kolega mokasyn produkuje mydła głównie dla kolegów z forum golarze. Dlatego... No jeszcze w swoim czasie były na Allegro, ale teraz to już nie widzę. I produkty nie do kupienia.
kolekcjonerskie. Ja dorobiłem się właśnie mydła Mr. Erais. Nie ukrywam, że gdzieś tam mnie to cieszy. W ogóle nie ukrywam, że dostałem tyle mydeł, bo było to duże wsparcie na kanale. To tak jak ja nieraz mówiłem, tacy koledzy jak właśnie Bokasyn, czy jak Tomek Tomek, czy tak jak gdzieś tam sklepy, tak jak Stando Shop, czy Barber Company z Wrocławia. Gdzieś tam jakieś próbki dostałem przy zakupie, bo w Barber Company kupowałem krem do golenia, dostałem próbki. No to wszystko ułatwia moją pracę, tak? Takie rzeczy. No i tak samo tu jestem wdzięczny koledze, bo trochę tych filmów było. Pędzelek dzisiejszy, też nietuzinkowy, czerwony dzik z włosiem kupionym w Stando Shopie. Czerwony dzik, pamiątka po panu Janku, którym się opiekowałem od 2018 bądź 2019 roku. Pan Janek właśnie zmarł we wtorek. No zawsze mówiłem, zawsze się śmiałem: Jasiu, jak umrzesz, to będę miał po tobie pędzelek. Więc dzisiaj tak trochę sentymentalnie pędzelek został. Dostałem w zasadzie rączkę, robiłem ten pędzelek sam. Jest film Pędzelek z PRL-u, chyba taki był tytuł. W każdym bądź razie dostałem rączkę, włosie było zdarte. Pędzelek był w kolorze niebieskim. I wszystko to musiałem sobie, znaczy nie musiałem, chciałem sobie go odnowić, zrobić. Więc dzisiaj taki komplet goleniowy. Brzytwa, podobno Shave Ready. Woda mi tu nakapała na to pudełko, może i dobrze dla pudełka. Brzytwa Shave Ready rzekomo. Zobaczymy, czy Shave Ready. Pędzelek się trochę już tu moczy. Mydła nawaliłem, bo nie wiem, ile ten dzik połknie. Zwykle. Dobre mydło i niesamowita piana. Nie zapaliłem jeszcze jednej lampy. O, może tak być. No, w sumie niewiele daje. Tu jest 300 wisi tradycyjnie. Dobra, kochani. I co? O, jeszcze wam nie pokazałem. Podjarany jestem. No, musiałem oczywiście wcześniej otworzyć i tak dalej. Tak to wygląda z Etsy. Adres mogę zakryć palcem. O, tak to wygląda. Tak z podatek, cena za brzytwę i tak dalej. Mam nadzieję, że się wyostrzyło, gdyby ktoś chciał poczytać. O, to wszystko tutaj. O, jest, nie? Także. Taka dokumentacja razem z brzytwą przyszła. No i co? Wziąłem ją na pas. Przejechałem. I spróbujemy się nią golić, kochani.
Brzytwa prosta. Mam nadzieję, że się nie dziabnę. Bardzo dobrze, łagodnie naostrzona. Pięknie idzie. Kochani, podobnie jak Silvering. Niesamowita rzecz. Muszę się zbliżyć do lustra. Kochani, przejechałem na raz i powiem wam, że nie mam czego tu za dużo szukać. Te ruchy to oczywiście nie grymasy bólu, podkreślam, tylko ja wykonuję takie ruchy przy goleniu. Brzytwa sunie fantastycznie. I o to mi chodzi, żebyście kupili sobie pierwszą brzytwę. To właśnie taką, którą starczy tylko zawecować na pasie. O to chodzi. I ta brzytwa taka jest. No tu może byście mieli problem z czubkiem, bo sam pamiętam, ile problemów mi przysporzył Grach Pullmacher Silvering na samym początku. Przypomnę wam, że była to brzytwa z czubkiem, tak jak ta, bez pilnika ułatwiającego trzymanie, i nieraz mnie ten czubek udziabał. No ale wtedy nie wiedziałem, że jako nowicjusz powinienem kupić sobie brzytwę zaokrągloną i z pilnikiem, który ułatwia trzymanie, a nie, że się brzytwa może obrócić w garść. Także... No ale że tego nie wiedziałem, to taką sobie zakupiłem i taką się nauczyłem golić. Aczkolwiek później, po długim czasie, przesiadając się na brzytwy zaokrąglone, stwierdziłem, no, że faktycznie są bezpieczniejsze przy goleniu twarzy. Aczkolwiek no, goli się nimi człowiek tak samo. Rzadsza piana i jedziemy z koksem. Brzytwa jest przepiękna, słuchajcie.
podobnie jak z kupionym rewizorem parę lat do tyłu, tak i tutaj nie mam najmniejszych kłopotów. Nie mam najmniejszych kłopotów, żeby ogolić się tą brzytwą. Także tu jeszcze coś wyczuwam pod palcami. O. Świetnie naoszczona. To jest właśnie przewaga eBaya czy Etsy. Chociaż bardziej polecił wam bym Etsy, bo widzę, że na eBayu się pojawiają też już śmieci. A tutaj proszę, można wychwycić 300 zł ze Stanów. Te włosy u mnie to sobie rosną na wszystkie strony, tutaj jedne w tą, drugą w tamtą. No, tu jeszcze był taki jeden, co się nie chciał poddać, zupełnie w inną stronę. Teraz takie rzeczy dostrzegam bardziej, bo tu jest dawna studyjna 300, dziś 75. Więc zrobił kuku, mały włos. Thank you.
tradycyjnie podskórnie golenie, drobne poprawki. Ale mam nos od kataru, ja pierdziu, teraz widać. Słuchajcie, ja do golenia nie mam żadnych zastrzeżeń tą brzytwą. Więc produkt jak na pierwszą brzytwę, cenowo, goląco, jest na tak. Zdał egzamin. Także coś pięknego. Co to ja chciałem? Iguana. Słuchajcie, jak to chłodzi, jak to pachnie. Jak to natłuszcza skórę. Oh. I jak to nie jest dla kogoś z katarem. Nie, ale... Super. No, piecze mnie pod nosem, bo jestem zakatarzony, co widać. Ale... Oh. Także zaraz mnie tu nos przeczyściło i moje zatoki. Nie, nie chłodzi tak jak oksygen. Chłodzi znacznie mniej, także jest bardzo fajne do użycia. Także nie patrzcie po prostu na to, bo ja tak jak mówię, mam katar. Jestem zakatarzony, zawalony. Także... Ale generalnie zestaw, który... No, bardzo mnie ucieszył woda, która mnie ucieszyła do tego zestawu, bo teraz mam pięknie pachnący komplet. Także kolego mokasyn, dziękuję. A was zachęcam do kupna waszej pierwszej brzytwy, która może tak jak ta przyjdzie ze Stanów Zjednoczonych i też będzie tak ładnie wyglądać. Tego wam życzę. Ja, fanatyk brzytwowy, który samemu ostrzy, samemu wecuje, samemu się goli. Po prostu napaleniec i zapaleniec. Namawiam was do czegoś, do takiej fajnej przygody, jaką jest brzytwa. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć, hej.